nam, drogi jubilasie, Polskiej Izbie Wytrzeźwień. No, dzień dobry, to tak dzisiaj znienacka, na żywo, Polska Izba Wytrzeźwień. Dziś się to spotkanie comiesięczne różni od wszystkich innych tym, że po pierwsze miej się chce spać, po drugie, że dzisiejsze spotkanie nasze sponsoruje i popiera Bosek. Bosek bez matki, bez matki. Matka Boska nie słucha Odwyku i Izby Wytrzeźwień, nie wchodzi, takie głupoty jej się nie trzymają, to jest poważna osoba, pół częstochowianka, pół żydówka, wiecie, jak to w Polsce. A trzecie jest takie, taki wyróżnik dzisiejszego spotkania, że na czacie pojawił się Martin, ale to nie jestem ja, to jest przebieraniec, to jest oszust, to jest antymartin. Tak jak jest Chryst i antychryst, tak jest też Martin i antymartin. No i co? No i tyle, nie? No i tym się różni ta Izba Wytrzeźwień od wszystkich innych, czyli bardzo się nie różni, no zawsze nie wiadomo, co się dzieje, audycja jest na żywo i gadamy o Bogu po ludzku. Dzisiaj proponuję na dzień dobry zaznajomić się z telefonem, na który można dzwonić. Numer jest 573-568-457, jak ktoś na żywo bierze udział, to ma napisane to. Ten numer gdzieś tam na ekranie, bo ekran służy tylko po to, żeby właściwie numer wyświetlać, ponieważ ja już nie chcę mojej mordy pokazywać, brzydka ona jest i brzydsza się robi coraz z każdym tygodniem. No i dzwoni ktoś. Bardzo się cieszę, bo może nie będę musiał tematu wymyślać. Miał być coś o pastorach, ale telefon. Cześć! Dzień dobry, panie Martinie. Dzień dobry. Telefonowałem miesiąc temu i poruszałem trzy tematy związane z nauką języka, z dylematem, czy wyjeżdżać za granicę, by pracować jako kierowca autobusu, czy nie. Tak, i pytałem, pamiętam, się wówczas pana, czy jakiej denominacji protestanckiej byłby pan najbliżej, gdyby pan musiał się jakoś dookreślić. Pamiętam, były dobre pytania i ja zapamiętałem je dlatego, bo to jako jeden z mniejszych mówisz do mnie pan. Bo to bardzo dziwnie słyszę, jak ktoś do mnie pan mówi, bo ja zwykły człowiek jestem i czuję się taki wyróżniony trochę, bo Bóg też jest pan, Pan Bóg, i ja jako pan, to tak mi głupio. Ale dobrze, to rozumiem, że to jest takie, że miło ma mi być. Spróbuję, żeby mi było miło, będąc panem. Nie byłem panem. Chciałem zaktualizować swoje położenie. Otóż wyjechałem. No i brawo! I już jestem nawet po pierwszej pensji w Euraczach. O, teraz, proszę. Bardzo dobrze. Opłaciło to się? Znaczy, odwaga? Ryzyko? Powiem tak. Tam, gdzie dotarłem, to dotarłem 15 maja, akurat w połowie miesiąca. No to są Niemcy. I tu, gdzie jestem, tak, to w Niemczech pensja jest za dany miesiąc ostatniego dnia miesiąca, więc... No, tyle, że przepękałem te dwa tygodnie i pensję już dostałem na koniec maja. No, no i za te dwa tygodnie dostałem tyle, co w Polsce dostałbym za miesiąc. No i bardzo pięknie. Więc zachowałem ciągłość, no i teraz czekać końca czerwca i... No i chciałbym dodać, że temat też tam starałem się omodlić, jak byłem w stanie i żeby tutaj wszystko się udało, bo dużo to niewiadomych jest, kiedy człowiek decyduje się na wyjazd za granicę. No i szczęśliwe wiatry pozwoliły bardzo mi tutaj fajnie powiedzieć, że no jest dobrze. A jest lepsze samopoczucie, jak się pracuje poza Polską? Bo Polska to trochę ponury kraj jednak jest. Chociaż w lecie to nawet świeci słońce, ale takie nastroje ponure dosyć, że ludzie o wojnach kłócą się dużo, na twarzach cię mało uśmiechają, a w Niemczech podobnie, czy nie? Czy luźniej? No, wydaje mi się, że z tego, co widzę, to ci ludzie, Niemcy tutaj, co są, to oni od dawna tutaj są. I jakby na Zachodzie w ogóle jest mniejsze ciśnienie pod względem finansów, bym powiedział. I też tak na co dzień. No, ja z początkowych tutaj swoich kosztów musiałem de facto dostać połowę pensji, gdzie jeszcze ta połowa pensji musiała
tej połowy, połowa jeszcze musiała być tam zagospodarowana i de facto wyżyłem tutaj za ćwierć wypłaty. No. Albo nawet jeszcze mniej. Chodzi o to, że to cholerne finansowe ciemiężenie jest niby niczym, ale bardzo dużo na poziomie człowieka robi. I tak stresuje cały czas. No. Też powiem, że trafiłem dosyć naprawdę szczęśliwie, gdzie ani mnie ze skóry nie obdzierają, ani nie każą sobie flaków wypruwać. Jestem w stanie dziennie z 5 godzin przy biurku przesiedzieć i się języka uczyć. I to tam no bardzo się przyda. Czy sobie gramatykę porobić. No i pod tym względem czuję się no komfortowo, że mogę się realizować. No nie tutaj jakoś czy znajomych no patrzeć nie mam czy coś, ale no cele sobie stawiam, no język to jest to. No pewnie. Ale nie chciałbym też zabierać audycji i pozwolę sobie przejść do jednego pytania. Z ciekawości tylko zapytam, czy tam bardziej do Boga bliżej, czy że tak powiem Gott mit uns, czy nie za bardzo jest? Czy coś, były jakieś takie zdarzenia, że Niemcy się pozdrawiają, że szczęść Boże i jakoś duchowo się zrobiło, czy nie ma to różnicy? Ja, gdy witam się, to używam zwrotu Grüß Gott. Grüß Gott, bardzo lubię też, tak. To w Austrii popularne, gdzieś tam w Alpach bardziej podobno. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, gdy języka się uczę, no nie wiem, ja na przykład nauczyłem się czytać gotycką czcionkę niemiecką i sobie czytam zdigitalizowane gazety z XIX wieku, tak tylko po artykule, żeby trochę złapać. I tam I na co pewno tam, jest co tam piszą? Jakie to nowości? Ale tak no bardziej, na przykład, że Niemcy wielkie, Rzesza, Bismarck tworzy nowy kraj, Rzeszę czy coś tam? Ostatnio z 13 czytałem jakiś raport z posiedzenia partii, w tym młodzieżówki. Wiadomo, to na pewno ma jakieś też, wracając naleciałości, że słownictwo jest archaiczne czy coś takiego. Jednak ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli ja się uczę języka i rozmawiam z native'em, no to ja go nie przeskoczę. Ja mu nic nie powiem takiego, co by go zwaliło z krzesła. To łatwiejsze niż się wydaje to jest. Bo to nie chodzi o to, że się ktoś gdzieś urodził, tylko na jakim jest poziomie jeszcze. Na przykład Anglika to bardzo łatwo pokazać, że się mówi lepiej po angielsku, bo oni się w ogóle nie przejmują, jak mówią. Błąd na błędzie, słownictwo minimalne. To da się przeskoczyć, tylko nie wiem, czy jest po co. Może Niemcy tacy wszyscy na wysokim poziomie, intelektualiści sami. Co drugi pisarz, ale wątpię. Przyziemne rzeczy mnie blokowałyby do takich dotrzeć, bo zakładam sobie konto w banku już drugi tydzień, ale może to dojdzie do skutku, a żeby kupić bilet na poruszanie się po tym mieście, w którym jestem, to muszę to zrobić online, a żeby to zrobić online, muszę mieć konto w banku, bo muszą ustalić, że jestem tu zameldowany. Więc, meldunki, wynalazek trochę Niemców, to jest tak. No i może kończąc myśl i przechodząc do pytania. Dobra. Szybciutko. Tak. Otóż ja uważam, że lepiej jest w jakąkolwiek postać angażowania się w języka wejść, no. Nawet i czytanie tych tekstów XIX wieku, nie patrzenie, czy tam jest archaiczne słownictwo, czy nie, bo jeśli tylko ono mi zapadnie w pamięć, to też nie mam skrupułów, żeby rozmawiając z Niemcem, mam na myśli z native'em, użyć tego słownictwa, no nie, bo to w sumie to on tak. Tam jest, ja rozumiem, jak nie powiem to co do czego, gdzie to się mówi po polsku, żeby on zrozumiał, tak? To on jakby ma ciężar dowodu w rozmowie ze mną, a nie ja. No tak, ale jakbyśmy przeszli teraz na, powiedzmy, z polszczyznę z czasów I Rzeczpospolitej i waszmość pan byś do mnie mówił, waszmość panie,
to nie wiem, czy to by taki dobry efekt zrobiło. Znaczy, zły by też nie by zrobiło, bo jest sympatycznie. Bardziej mi zastanawiam się, że nie jest archaiczne słownictwo, tylko czy nie jest archaiczny światopogląd, bo w XIX wieku w tych gazetach to Niemcy były takie ostro nacjonalistyczne, imperialne i tam Żydów to też tak nie za bardzo i w ogóle bojowo było. Pytanie, ucho przyłożyć, a i też... No, naturalnie człowiek tego nie łyka bezkrytycznie. Samo słownictwo może mieć rzeczywiście jakieś nacechowanie, że było ono używane wówczas, a przez to teraz jest nieobecne w języku codziennym, a ja nie zwrócę na to uwagi. No ale mimo wszystko i tak to są takie niuanse, gdzie trzeba mi się ratować czymkolwiek, w momencie, gdy mam nic nie zrobić z niemieckiego, a cokolwiek, no to stawiam na to cokolwiek. Chciałbym postawić tak. Na to pytanie do pana. No pytanie. Bo to pytanie już mam na myśli od paru dni i cieszę się, że zdecydował się pan na live, bo w ten sposób będę mógł komuś je zadać. Dobra, a panu spróbujemy. No to już w ogóle się cieszę. Bardzo dobrze. Otóż... I? Będę ciut większy rozbieg, ale nie jakoś specjalnie, też, no żeby to nie było tak, bo ludzie uciekają. Otóż ja, jak pan zauważył, stosuję formę pan, nie tylko z panem, ale również i na zakładzie pracy. Tak się tak, składa, bardzo że namiętnie słyszę, mam tak do czynienia tak. Z Polakami. Aha. Pracuję z Polakami, ale też im moim przełożonym są Niemcy, tak, więc... To wtedy her i no, sie, no dobra. No przez sie, tak, no her, no to już bez przesady, chyba, że naprawdę z jakimś tam szefem szefów, żeby tam ze dwa zdania tylko powiedzieć. A jak się nazywa ten tytuł tam teraz w firmach niemieckich, chyba nie Obersturmbannführer czy coś, czy Führer dalej mówią, czy Oberführer? Nie, Odnoszę wrażenie, że to definitywnie wyszło z mody, użycia tak. po poprzednim stuleciu. Tak, po braku sukcesów w tą stronę, dobrze. Okej. Okay. No i teraz forma pan. Dlaczego ten pan tak strasznie? Co chodzi? Dlaczego? Z tego powodu, że poczytuję swoje kompetencje społeczne, może jakiś rodzaj inteligencji emocjonalnej, czy no... Czegoś takiego, co by odpowiadało za równomierne nawiązywanie relacji z ludźmi nisko. I odnajduje się dobrze przez to w sytuacjach sformalizowanych. To ja nie rozumiem, bo to jeżeli nisko, to dlaczego w sytuacjach sformalizowanych właśnie? Dlatego, że one są, ich kształt jest z góry zadany. No ale to nie ma znaczenia, czy się powie ty, bo kiedy się mówi ty, to ten kształt też jest z góry zadany. To jest po prostu mniej formalnie, mniejszy dystans. A no właśnie, i skracanie dystansu jest mi nie na rękę, bo nie wiem, czy to w moim razie, czy powszechnie, ale ludzie, świadomie czy nie, ale mogą sobie pozwalać na większe... No nie wiem, no czy przykrości, czy coś. Naprawdę? Które ja ogólnie odporny nie jestem. To znaczy mi nie zależy na niczym innym, jak tylko pójść zrobić swoją pracę i wrócić do domu i nie myśleć o tych rzeczach takich społecznie, tak. Ponieważ one mi bardzo zalegają. To znaczy ja to później dniami analizuję. To jest jakiś rodzaj... ułomności podejrzewam, no i chcąc nie poświęcać temu czasu, no bo wolę tego języka się nauczyć, żeby poczynić postęp w tym obszarze, to trzymam ten dystans poprzez pan, co mi się ogólnie udaje, choć też tak? Ludzie różnie do tego podchodzą. Bo jak ja w nim przebyłem ostatnim razem, to no, przynajmniej w tej zachodniej części, to tam nikt już absolutnie nie mówi zi i nie ma już herów, tylko jest bardzo luźno już teraz, to już wszędzie jest ty. W Anglii jak w ogóle nie ma. Jak z Niemcami rozmawiam, to też powiedzmy, że rzadko rozmawiam, bo to znaczy rzadko w tym znaczeniu, że to jednak
jako że to jest przełożony, to też jakby nie szukam tego tak. kontaktu. Natomiast jakby mi przyszło rozmawiać z... A też są tacy koledzy, no na równorzędnym stanowisku, no to normalnie już po niemiecku powiem na ty. Wiadomo, że po niemiecku mówić na pan jest gramatycznie łatwiej, bo tam potrzebny jest bezokolicznik, a w tak, przypadku mniej odmienia. Drugiej osoby liczby pojedynczej tak. jest raz przegłos, raz nie ma, tak, fahren du first, er sie es fährt, tak, jest przegłos, a jak jest, no nie wiem, na przykład ich denke, du denkst, tak? No tutaj przegłosu nie ma. Czyli ja myślę, ty myślisz. Ale to już nawet nie wchodząc w to, bo to akurat można uznać za argument, jak się nie umie niemieckiego w ogóle. To no wtedy... Dobra, ale to wiadomo, że to nie o to chodzi, bo po polsku tutaj już nie ma problemu, że jest odmiana czy coś, bo to już język jest wyćwiczony. I dalej nie rozumiem trochę argumentacji, bo to właśnie no, mówienie bez pan, no dobra, w języku polskim to jest takie trochę zaproszenie do poufałości, bo ludzie ciągle przyzwyczajeni do takich formalności jest, ale może da się uniknąć, na przykład są takie formy pośrednie, nie wiem, czy mi się to podoba, na przykład dzwoni ktoś do radia i mówi panie Wojciechu, z jednej strony panie, a z drugiej po imieniu, i to jest jakieś takie nie wiadomo co, że trochę dystans, a trochę nie, ale przynajmniej bardziej chodzi o ton i podejście, że ludzie już chcą trochę się skrócić, ale się boją. Pewnie jakby pan Wojciech, na przykład taki Wojciech Mann, łaskawie powiedział do kogoś cześć, to by ktoś powiedział z wielką przyjemnością, że cześć Wojtek, ale to tak trudno, bo to wywyższamy takiego człowieka. Mi się bardziej wydaje, że największym efektem, najmocniejszym tego mówienia przez pan jest to, że ludzie się nadymają siebie i innych, tak nawzajem i wszyscy się tak certolą ze sobą i mają wrażenie, że ja jestem większy i ten drugi też jest większy, bo pan z panem. Także to nie wiem, czy to nie o ten efekt Ale to chodzi. Jednocześnie też trochę trzyma w ryzach, bo ukrapa takie myślenie, żeby może jakiś głupi temat zacząć, czy coś podobnego, czego ja zupełnie nie szukam. Natomiast mam dwie znajomości, już powiedzmy w latach liczone, gdzie ja... ciągle jestem per pan z tymi osobami. Jedna znajomość to jest mój znajomy, jako nauczyciele żeśmy pracowali w szkole i on, no, no i żeśmy jako per pan się poznali i tak i tak, do tego, i tak do dzisiaj? A to tak zapytam, tak, kiedy tak, się mówiło panie ojcze i pani matko, czy to też tak? Pani matko? To już jest grube. No bardzo grube. Dla mnie w ogóle mówienie pan już jest grube. W 2024 w zachodniej już Europie to się robi grubo. No, a co, pani matko, nie? To taki szacunek, dystans, żeby matka przypadkiem nie wyskoczyła z czymś osobistym. Nie wiem. Tutaj też każdy musi jakoś oszacować, jaki ma swój stosunek do rodziców, albo jaki by chciał mieć, gdyby miał dzieci, albo jak ma dzieci. Natomiast no tutaj nie wiem, nie wypowiem się, ale do żony? Tego bym chyba A do nie żony? Spodziewał się. Po... Albo do męża. Panie mężu. No nie, no to już na ty można, Dobra. Prawda? To już chyba... To już Mam nie, nadzieję. Bo to absurdum. A ja chcę do tego pytania dążyć, żeby rozłączyć, nie blokować linii, bo bardzo miło mi się... Aha, bo jeszcze nie było pytania. Dobra, myślałem, że to tak, pan. A bo ale, to jest... ale już jesteśmy... Dobra, już blisko. Matamy to pytanie. No. Otóż chcąc trzymać ten dystans i wszystko jest fajnie, nagle włącza się w człowieku takie poczucie, że a może jednak by coś pogadał, może jednak by coś zagadał, a później ma do siebie pretensje, to znaczy, okej, bo teraz powiedziałem, mam ja do siebie pretensje, gdy tak zrobię, że tak zrobiłem. Czemu? W ten sposób się... Czemu? Tak konkretnie jakby... czemu ta pretensja, że ryzyko za duże, życiowe? Tak, no bo... Panie Martinie, no pan sobie wyobraź, zaczynasz pan za granicą i jakby tak. to jest jakby cała rozgrywka. Nie można ani za dużo się wychylić, ani za dużo sobie ujawnić. No wszystko to... Ja nie wiem, czy tak. Nie, nie muszę sobie wyobrażać, bardziej ja se, pan Martin se przypomni po prostu, bo ja tu też nie urodziłem się w Anglii. A mieszkam tu ile? 5 lat? 4? A wcześniej 2 lata w Hiszpanii, a jeszcze ta moja Dominika, pani żona, to ona w Niemczech.
No, ale my nie mamy tak. Znaczy, może ja powiem od razu w skrócie, bo pewnie to nie jest kompletne pytanie, ale już tutaj mogę coś odpowiedzieć, że to bardzo duża, może w ogóle większość, albo i cała sprawa zależy od tego, z jakim nastawieniem my przychodzimy tu jako emigranci, do ludzi. Bo nas traktują zwykle tak, jak my sami to zasiejemy. Na przykład moi sąsiedzi Murzyni podchodzą do wszystkich z takiego punktu, że wszyscy są panowie, a my jesteśmy dzicz. I to jakby oni nadają taki układ rozmowie, więc to nie dlatego wszyscy ich tak na nich patrzą jak na dziwnych albo gorszych, że tak mają Anglicy w głowie, bo absolutnie nikt już tak nie myśli. Tylko to się bierze z tego, że ci, którzy przyjechali, emigranci, boją się być tak traktowani i robią z tego takie samospełniające się proroctwo. Ponieważ się tego boją, to ich zachowaniem dążą do takiego konfliktu albo do takiego podziału na gorszych i lepszych. No i bez tego, kiedy się przychodzi, okazuje się, i to tak mówią ludzie, chociaż mało jest takich ludzi, którzy przyjeżdżają tak jak równy z równym, bo już sam fakt, że się z emigrantem, już na psychikę jakoś działa i człowiek się czuje trochę gorszy. Ale jeżeli da się to przełamać, okazuje się, że nie jest to jakiś duży problem, nie trzeba się tak czaić bardzo. Ale to każdy ma inne doświadczenia, także nie wiem, może były, jakie tam były. Moje doświadczenie jest takie, że bardziej żałuję, że się odezwałem, niż to, że miewałem gębę zamkniętą i się finalnie nie odezwałem, kiedy to potrzebne nie było. No, ale Ale dzisiaj było z skutki, tego, jakie skutki? no, niekiedy realne żadne, ale jak No. człowiek to przeżywa, to są paskudne. Dzisiaj na przykład, i to już są ostatnie zdania, moje wypowiedzi, już zostawiam je z pana odpowiedzią, mojego pytania, ostatnie zdania. Otóż dzisiaj nieumiejętność poprowadzenia relacji, poziom, level, jak to mówi pan Kożuszek z Republiki, nie wiem, czy ktoś ogląda, czy nie, ale tam jest taki prowadzący. Wracając, No. okazało się, że na zakładzie jest człowiek rosyjskiego pochodzenia. Już nie będę chodził, czy To kobieta, się czy zdarza, mężczyzna, to tak. już. I trzeba mi było skontrolować z tą osobą autobus, powiedzmy. No i rozmowa ogólnie się nie kleiła, No tak. chociaż ze wszystkich tam to ta postać po niemiecku mówiła sprawnie, Tak jak w przy kawale, czym... spotyka się Polak, Rusek i Niemiec, nie? No tak, no rozmawiałem jako Polak z Ruskiem po niemiecku, Po tak. niemiecku, tak. Ale to nie był native i też ja nie lubię rozmawiać z nie-native'ami, bo wtedy wali się moja teoria, że co tam se wynajdę, nawet i najdrobniejszego, to wtedy nie mogę tego użyć, no bo muszę trochę myśleć za Aha. tą drugą osobę. No tak. No ale dobra. No już porozmawiałem z tą osobą, wyszło, że rozmowa się nie klei. W ogóle inna sytuacja życiowa, wiek nawet inny, nic się tam nie nadaje. To ja No sobie to, myślę, czyli dobra, dystans będzie, no. to jeszcze zapytam na koniec, a co? I to No. jest to na zasadzie, a się jeszcze zapytam, a jakie tam jest postrzeganie tej osoby na wojnę na Ukrainie? O, to bomba wybuchła, pole minowe. I co No i w powiada tym momencie osoba? ta. I w tym momencie ta postać zmieniła temat, że teraz robi najważniejsze czynności na świecie przy autobusie. Ja mówię, ale jak to? Przecież nie ma tu żadnej presji czasowej, wysłano nas do tego autobusu samotnie i mamy to zrobić w tempie nieograniczonym czasowo, więc nie trzeba się na tym skupić, można porozmawiać. Potem następuje atak ze strony tej osoby, że no ale to jest autobus, tu będziesz prowadził autobus, kazali nam tu patrzeć autobus, a ty nic nie patrzysz. No A ja tak. mówię, ale ja już ten autobus patrzyłem tydzień temu, bo było szkolenie, nie wiem, czy ty na tym szkoleniu byłeś, byłaś, czy nie. No i Czyli potem... taka small talk o wojnie. No dobra. Się coś nie klei. Potem jakieś tam, żeby zająć ręce, coś, ale nic w ogóle, temat niekontynuowany. No ja mówię, no to temat jakby niekontynuowany, no to dobra, no nie trzeba odpowiadać. Właściwie możemy tylko nasze tutaj rozmowy na poziom służbowy sprowadzić, no bo nikt nam nie każe w inny sposób, no można tak. No tak. No i tak
zmierzamy już z powrotem do biura i ta osoba idzie pierwsza, ja za nią, idziemy gęsiego i tak właściwie idę patrząc się w plecy tej osoby i jakoś tam coś słyszę, no bo jak dzieci giną, no to jednak nie fajnie, albo jak niewinni giną, to nie fajnie. Idąc plecami, tak, coś te plecy mi to powiedziały. Aha. Tak, mruk. No i dobra, dochodzę tam. Czekam na koniec kawału tamten właśnie, Pola Grusek i Niemiec. I na koniec Rusek no, mówi, jak dzieci giną, to nie no, fajnie. No dobra. No, nie, no koniec jest taki, że po pierwsze, w ogóle jakie trybiki w głowie się przekręciły, że na pytanie tej postaci nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No to jest do dupy, ale przecież to mój naród, ale ja tylko, co ja mam wpływ, tak? To jest najbardziej no to racjonalna odpowiedź, jaką można z siebie wykrzesać i to w taką chwilę. A tego nie ma, więc ja sobie myślę, co to jest w ogóle? A druga sprawa, teraz zacząłem mieć lęk, że ja przez tą niewyparzoną gębę, którą i tak kryguję na zasadzie per pan i z nikim nie bardzo, a to mnie podkusiło. A tu właśnie, no właśnie przeciwne to. Jeszcze mnie na dywanik wezmą. A może i wezmą, bo faktycznie trochę takie nerwowa atmosfera w rozmowie o wojnach na zajezdni, to nie każdy się czuje komfortowo. No, no i tutaj ostatnie zdanie, już pytanie, bo do Rymu. Panie Martynie, czy jakbyś pan miał do wyboru gębę trzymać krótko, czy pozwolić sobie, żeby jednak z kimś pogadać? Oczywiście cały czas nadrzędny cel jest realizować swoje tutaj zadania, tak? Do nich niepotrzebne są znajomości. Tak. To no, co pan wybierasz i dlaczego? No ja i bym rozmawiał. Dziękuję bardzo. Dobre rozmowę. Pytanie i kłaniam będę sobie dumał tutaj. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Już zadzwonić, więc sobie już poszedł nasz nowy emigrant. I możecie się zastanowić też i zadzwonić na numer 573-568-457. Przy okazji, to jest dobra rozmowa i nigdy tego tematu nie ruszyłem. Jak wy się zapatrujecie, ludzie, na problem mówienia do siebie pani albo ty? Czy ten dystans jest potrzebny faktycznie? Czy mamy go dość, czy nie? A ja odpowiem na to pytanie, jak tylko znajdę jakiś przerywniczek i sobie łyknę wodę z gazem na przykład. A mam tu piosenkę, nie wiem co to jest, ale puszczę na moment. Odwyk, podcast o Bogu po ludzku, kierowany jest właśnie do ciebie. Powaga i humor przeplecione tutaj zgrabnie są. Odwyk jest audycją wyjątkową, więc pamiętaj czasem rzucić grosza, bo tu w każdy wtorek środę dla nas nadaje na żywo. Odwyk.com. Nie wiem, z jakiej ja to nory wyciągnąłem, ale mi się spodobało. Słyszeliście kiedyś coś takiego? To jest reklama. No dobra. Dobrze, wracając do tematu. Czy ja bym gadał z kolegą na zajezdni o wojnie na Ukrainie? No, w sumie też się nie muszę gdybać, bo właściwie pracuję z rogi już i mam jakichś tam kolegów z pracy. I powiem, że jakoś tak nie za bardzo, dlatego że temat za głęboki trochę jest, zwłaszcza jak ktoś jest osobiście związany ze Wschodem. Na przykład, no ja jestem, bo ja mam przyjaciół trochę na Ukrainie, ale no mi to bardzo tak nie szkodzi. Poza tym ja mam jakieś takie wyraźne już te poglądy na takie tematy, ale dużo ludzi ma duży problem z tym. Na przykład z powodów przywiązania do rasy ludzkiej człowiek ze Wschodu może obczaić, że to nie jest jednak fajnie, jak drony wysadzają małe dzieci. Na przykład dla powodu jakichś politycznych, że granica w tą stronę albo w tamtą, albo historycznie Rosja kijowska była bardziej Rosją czy bardziej Ukrainą. Takie różne duperele, wirtualne raczej. A tu dziecko żywe, właśnie rozrywane jest na kawałki. Bardzo nieprzyjemna sprawa, więc podejście a la Jezus, czyli że najpierw człowiek jest człowiekiem, a dopiero potem Rusek, Polak albo Niemiec,
zmusza człowieka do potępienia każdej wojny politycznej, ponieważ tracą na tym żywi ludzie i to jest dużo ważniejsze od jakichś tam politycznych spraw czy społecznych. No, tylko tak, jakby się na tym człowiek kończył, to by było fajnie, tylko że się nie kończy i ludzie ze wschodu, mówię, a i też Polacy, jako też częściowo ludzie ze wschodu, są bardzo mocno przywiązani do grupy, do i to takiej grupy im większa, tym lepsza. Najlepiej w ogóle wirtualna. Że najlepsza grupa, która ich cieszy, to jest naród. Niezależnie od tego, czy ten naród istnieje, nie istnieje, to w wyobraźni ludzi on jest i może i nawet jest w praktyce, ponieważ w to wierzą, to to istnieje, czyli że Rusek z Ruskim drugim bardziej czuje, że razem coś mogą, niż Rusek z gościem z Francji czy skądś tam. No, więc ponieważ ci ludzie są przywiązani też i do kraju, i do historii, i do tradycji, i wszystko jedno, czy to jest sensowne, niesensowne, ale są. Tacy są póki co dziś, wielu z nich. No to będą mieli teraz drugi problem, że jednak to jest wojna słuszna, ważna i trudno, że dzieci, ale to jest istotne. No. I też się czują niekomfortowo, że wyrażając krytykę na poziomie ludzkim, dla mnie to jest poziom jedyny, który ma jakiekolwiek znaczenie, reszta to jest jakaś kosmetyka, zabawa, czy co tam. Ale dla nich nie musi być, bo ci ludzie się nie podefiniowali jeszcze za bardzo. Taki zwykły człowiek, on tak z rozpędu idzie sobie przez życie, on nie wie, kim jest, nie wie, czy jest bardziej Ruskim, Polakiem, Niemcem, czy człowiekiem, czy może pracownikiem, czy kimś tam jeszcze. Wszystko sobie tak jakoś bierze i tak spróbuje pogodzić wszystko naraz. I ponieważ próbuje pogodzić wszystko naraz, to jak przychodzi temat pod tytułem kraj, w którym się urodziłem, nie kraj, tylko państwo, w którym się urodziłem, zaczęło wojnę z jakimś drugim państwem, w którym mam kuzynkę, kuzynów i jedną trzecią rodziny, bo jest zaraz obok i mówią tym samym językiem właściwie, albo bardzo podobnym. No i ponieważ jeden o państwo drugiemu zaczyna robić źle i ludzie wierząc w te państwa idą się zabijać nawzajem, nawet się specjalnie zastanawiając, czy to jest w ich interesie, czy nie, ale po prostu czują, że mają obowiązek. No, więc to jest jakaś jedna rzecz, która człowieka wymusza na nim jakieś myślenie, bo ten człowiek, mówi, jest przywiązany do tego kraju i już nie myśli, tylko czuje i tym przywiązaniem reaguje. Więc z jednej strony coś mu każe akceptować, że wojna jest ważna, a z drugiej strony właśnie coś mu każe ją potępić. Więc jak się zaczyna ruszać ten temat, to jest tak, jakby poruszyć gniazdo szerszeni. I myślę sobie, że no, polecam tutaj bycie, ja wiem jakim, no, żebym powiedział dyplomatycznym, ale nie o to mi nawet chodzi. Tu nie chodzi, żeby ubijać jakieś swoje interesy przy takich rozmowach, tylko dojrzałym, w sensie, żeby rozumieć, o co chodzi z tymi ludźmi, że ci ludzie to są takie istoty niekoniecznie racjonalne, po prostu no, są jakie są. I jak jest zwłaszcza jakiś Rusek, to on będzie miał konflikt bardzo często, że jedna jego część chce na wojnę i wygrywać i zwyciężać w imię imperialistycznej Rosji czy tam czego innego, a z druga strona ludzka bardzo nie jest zadowolona, że 500 tysięcy ludzi młodych zmarnowało całą resztę życia w imię jakichś Putinów czy innych tam, wszystko jedno, prezydentów, premierów, oligarchów, pieniędzy, ropy, interesów, wszystko jedno. Po prostu se nie żyją i o. Tak, więc jak ktoś ma taki konflikt i my to wiemy, to ja bym nie ruszał tematu z tego powodu, bo ani to jest fajne dla tego kogoś, żeby tak w środku zajezdni nagle musiał sobie wybierać, że albo jest człowiekiem, albo jest poddanym jakiegoś tam cara, albo innego państwa, ani to nam nie służy, bo jak komuś rozbebeszasz rany, to no nie będzie ci dziękował raczej i to się specjalnie nie ten. Jest czas i miejsce na wszystko. I na przykład takie sytuacje, że w pracy sobie jesteśmy i nudzi nam się trochę, przy robocie byśmy coś pogadali, to ja bym jednak nie ruszał tematów za personalnych i głębokich, a przynajmniej nie zaczynał od tego, bo ludzie. Jeżeli się kogoś napoi odpowiednio wysokim procentem i on sam zacznie gadać, że wiesz co, ja to mam z tym dylemat, że niby tu jestem stąd, ale tutaj jest tak i wtedy można gadać już, ale nie w kontekście pracy,
bo potem będzie bardzo głupia sytuacja w tej pracy. No, ciężko potem już udawać, że nie było rozmowy i sprzątać sobie ten autobus, czy tam regulować cewki, czy co tam się robi. No, nie, że ja bym tutaj unikał tej rozmowy, ale to z takiego powodu, a nie z tego powodu, że ja na przykład chcę mieć dystans, bo na przykład ja jestem taki egzemplarz, który ja nie chcę mieć dystansu, bo ja poważnie traktuję to ten jezusizm, zwany chrześcijaństwem też, ale to jest wyświechtane słowo, szukam nowego. Bym powiedział jezusizm, a to brzmi to znowuż wiejsko, głupio jakoś tak, jezusizm. No nie wiem, w każdym razie naśladowanie tego Jezusa, to jakim on był. I ten on właśnie, on jednoznaczny pogląd miał na tą sprawę, ponieważ on żył właśnie w kraju bardzo mocno nacjonalistycznym, szukającym jak tu niepodległość, powstania, wyrzucić Rzymian, te rzeczy, nie? I on to ignorował. Co jakiś czas go chcieli tam wziąć na wodza, przywódcę, powstanie, żeby zorganizował w ogóle. Jego sam właśnie, jego uczniowie najbardziej osobisty miał z nimi związek, 3 lata z nim łazili i dalej mu wypowiedzieli na końcu, jak umarł, że oni się spodziewali, że on będzie rewolucjonistą i przywróci naród Izraela, niepodległość zrobi. A Jezus to miał w dupie, czyli miał tak całkowicie, bo gdzieś to tam pewnie jakieś tam znaczenie miało, a na którymś miejscu po przecinku. Ale to ani nie po to przyszedł, ani to nie powinno być, nie powinien być cel życia. Jak sam powiedział, kto mieczem wojuje, od miecza zginie. No po prostu jak się zajmujesz polityką, to i ponoś konsekwencje zajmowania się polityką. On się nie zajmował tym, on się zajmował ludźmi, człowiekiem pojedynczym. No, a ponieważ ma większe możliwości, to więcej tych pojedynczych ludzi może obsłużyć naraz, co mi się podoba. No bo tak to by była kolejka do Jezusa, no i czekałbym pół życia, byś czekał, żeby cześć powiedzieć, bo on musi z kimś, z wszystkimi tymi ludźmi pogadać, no słabo by było. A tak jest spoko. No więc ponieważ ja mam tu jednoznaczny pogląd, ja wiem, że nie można być jednocześnie chrześcijaninem, czyli Jezusofanem i patriotą jakiegoś państwa, nie da się po prostu... Da się tylko do pewnego momentu, ale to tak jak sam Jezus zresztą powiedział, nie można dwóm panom służyć. Jeden będzie zawsze wyżej, drugi będzie zawsze niżej. I w przypadku, kiedy się pojawi konflikt, będzie widać, który pan jest ten ważniejszy. No i właśnie wychodzi w takich sytuacjach jak jakaś wojna czy coś, kiedy się okazuje, że no Jezus by wojny nie toczył i nie zabijałby w jakichś interesach, żeby granice poprzestawiać, to by... No nie byłby przychylny, że dobrym kosztem jest teraz, żeby dzieci, staruszki lub też młodzi ludzie zamiast cieszyć się życiem, uczyć, bawić, robić różne głupoty, to żeby do siebie strzelali i się zabijali. Więc no, więc ja tu mam jednoznacznie, ale co z tego? Inni ludzie nie mają już tak, bo mało kto wierzy rzeczywiście w Boga w tych czasach. No, to ja bym, czy ja bym więc gadał? Nie gadałbym, mówię, i to są tematy za osobiste na takie sytuacje. Ale niezależnie od tego, se myślę, może tak jak już ten temat jest rozwałkowany, to co w ogóle myślicie o tym utrzymywaniu dystansu? Czyli panie taki, pani taka. W Polsce to jest dalej modne. Na Zachodzie oni mają trochę inny model, bo co prawda nie mówią już do siebie z dystansem przez formalności, nie? Sir taki, sir tamty, jak się spotykam na ulicy, ale czyli mówię do siebie luźno i nieformalnie, czyli każdy jest teraz twój przyjaciel, od razu jest mate i wszyscy się lubicie. No tak mi się słabo to podoba, bo to też jedzie na kilometr ściemą, bo im częściej ktoś do mnie mówi przyjacielu, tym ja bardziej wiem, że on mnie nie traktuje jako przyjaciela. Także jak ktoś do mnie mówi też bracie, to ja wiem, że ja jestem odległy bardzo od braterstwa z tym kimś, że wchodzę do jakiegoś kościoła, tam od razu bracie. Stary, nie znasz mnie, dopiero gadaliśmy 3 minuty, a ty już mi bracie mówisz? Braterstwo to jest jakbyśmy razem na wojnie przeszli, uciekli z obozu koncentracyjnego albo przeżyli jakieś rzeczy trudne razem czy coś, to możemy uznać, że jesteśmy braćmi, że to jest silna, mocna więź, mocniejsza niż przyjaźń. A ty mi wyskakujesz z bracie, kiedy mnie 3 minuty znasz i tyle wiesz, że uśmiecham się i że znam ten slang chrześcijański i myślisz, że to już braterstwo robi. No nie, to jest moja ściema. Więc to takie podejście jest na Zachodzie, że wszyscy mówią do siebie cześć, ale tylko bardzo powierzchownie. No i w sumie efekt jest ten sam, czyli że ludzie się nie poznają dobrze,
na ulicy, ale jest jeden plus, że częściej do siebie gadają. Tylko, że o pierdołach. Czyli fajna pogoda, kto tam wygrał mecz ostatnio, takie różne duperelki. I dlaczego to jest lepsze niż to, co się w Polsce odcertala? Czyli szanowny panie, jak tam szanowny pan się zapatruje na zjawiska pogodowe dzisiejsze? No i takie certolenie się. Certolenie się jest nieprzyjemne. Zabiera energię. Mówienie do siebie pan wymaga pilnowania się cały czas, żebyś tam przypadkiem nie skrócił dystansu, żeby była odpowiednio dobrana forma zawsze. Żeby myślisz też o tym, czy się obrazić, czy się nie obrazić, czy ja się obrażać powinienem, czy on się obraża. Cały czas takie obrażanie się, dystansowanie, dbanie o to, żeby ten drugi czuł się jaśnie panem takim w czasie rozmowy, że my go szanujemy. No dobrze, fajnie. Tylko, że szacunek to nie jest jedyna potrzeba człowieka. Ja bym powiedział, że nawet nie jest jakaś fundamentalna w porównaniu z trochę ważniejszymi potrzebami, zwłaszcza w tych czasach, no teraz, kiedy ludzie są pierońsko samotni. No, więc mówię, na Zachodzie ludzie dalej są tak samo samotni, jak i ludzie w Polsce, ale tyle jest chociaż ulgi w tym wszystkim, że jak się przejdziesz ulicą i spotkasz tam parę osób, to dużo chętniej te osoby zagadają do ciebie, bo nie muszą się certolić. Czyli powiedzą, cześć, taki, sraki, halo, dzień dobry, nie ma dzień dobry, tylko jest zawsze cześć, 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 cześć. Nie musisz myśleć, jakim jest gość wieku, jaka płeć, jaki kolor skóry czy coś. Cześć i koniec. A w Polsce ludzie, to ja całe mi w głowie doktoraty się piszą, jak ja spotkam kogoś na ulicy i jest, nie daj Boże, w jakimś wieku nieokreślonym, starszy ode mnie, ale jeszcze nie dziadek. I teraz myślę, czy powiedzieć cześć, czy nie. Czy powiem dzień dobry panu, to czy on się obrazi, że go uznaje za starego? Czy jak znowu powiem cześć, to czy znowu się nie obrazi, że go uznaje za... w bliskich stosunkach ze mną, kiedy on wymaga szacunku. No i teraz człowiek chodzi po tych polskich ulicach i boi się, dosłownie się boi odezwać, bo nie wiadomo, jak się odezwać. Czy pan, czy nie pan? I to oto jest pytanie. Więc ja bym polecał jednak model zachodni. I jak już się uparły feministki na reformowanie języka polskiego, to zamiast wymyślać słowa typu gościni i jakaś tam inna inżynierka od miotły czy co tam, zamiast wymyślać te głupoty, to może by najpierw na dzień dobry zrównały płcie i rasy i kolory i wiek za pomocą wypieprzenia z języka panów i pań. Że w ogóle nie ma więcej pan i pani, bo to fantastycznie uprości komunikację. Ja rozumiem, że pozbędziemy się teraz sposobu dystansowania się, że takie drzwi znikną, że nie wchodź do mojego domu, bo jesteśmy na pan, więc od razu wiadomo, że trzeba się tu pocertolić, ale za to nikt mi nie będzie dzwonił o 12, że chce pogadać o swoich problemach sercowych, bo wiadomo, że to jest pan i do pana się nie dzwoni, dzwoni się do ciebie, do zwykłego człowieka może, na ty to już troszkę można sobie wejść. A tak to zniknie, więc taki sygnał zniknie. Okej, to jest jakaś tam strata w pewnych sytuacjach, tylko że korzyść jest dużo większa, bo korzyścią jest to, że możemy dużo łatwiej w ogóle rozmawiać, wchodzić w dialog ze sobą. I popatrzcie sobie też, że w Polsce jak mam wrażenie, że to, że wszyscy pany i panie są, wcale nie pomaga w tym, że ludzie się traktują z większym szacunkiem. Bym powiedział przeciwnie, ludzie się gnoją, w ogóle to, że jest ktoś panem, nie przeszkadza, nie? Ja panu je przerywałem. Pan jest zerem, panie Ziobro. Tam jest cały czas pan. To są ewidentne bluzgi. Jeden polityk najwyższy rangą wyzywa drugich od zdrajców i morderców i coś tam. I cały czas pan. Pan, jesteś mordercą, nie? To nic nie pomaga. Kiedy tymczasem w parlamencie na przykład brytyjskim, chociaż się nie mówi pan, nie ma już takiej formy, bo zanikła całkiem do zera, znaczy da się ją zastąpić jakąś tam intonacją, albo że się powie sir, albo coś tam. Na przykład w parlamencie brytyjskim jest bardzo dziwnie się tego słucha. Człowiek ma wrażenie, że do jakiegoś cyrku trafił i wszyscy mówią jak popieprzenie. Jakby tak słuchasz, co oni mówią? W ogóle jakiś inny język? Co, nie rozumiem, o czym oni mówią. A to dlatego, bo jest zakaz w parlamencie brytyjskim mówienia ty. No i wymyślcie sobie teraz, w jaki sposób prowadzić rozmowy w gronie polityków, kiedy jest zakaz mówienia ty. Trzeba mówić on.
Więc może trzeba powiedzieć, mój przedmówca powiedział to i tamto, i mój przedmówca, że na przykład jakby to przenieść do Polski, to by trzeba powiedzieć, pan Ziobro jest zerem, a nie panie, pan jesteś zerem. Tylko pan, mój szanowny przedmówca jest zerem. Że ja wiem, że Polakom naprawdę nic nie przeszkodzi w tym, żeby po sobie jechać, gnoić się i obrażać nawzajem. Więc jakie by formy nie wymyślić, to zawsze to będzie. Ale jak tylko chciałem dać przykład, że jakieś takie różne są sposobiki na to, żeby w języku albo dystans skrócić, albo nie, ale żeby przede wszystkim ułatwić komunikację. A oni to w ogóle Anglicy powymyślali dlatego, nie z powodów jakiegoś certolenia się, tylko żeby zachować maksymalnie merytoryczny poziom rozmów, a nie personalny. Bo jeżeli nie mówisz do kogoś ty bezpośrednio, to bardziej się skupiasz na temacie, że ktoś jest on, to jest taki bardziej na dystans, w sensie kiedy chodzi o to, żeby się trzymać tematu, żeby rozmawiać na temat, a nie przeciwko osobom. Więc nie mówisz, że ty powiedziałeś to, a ty mówisz to. Myślę sobie, jakby tak w małżeństwach zastosować taką metodę parlamentu brytyjskiego, to by było całkiem ciekawe, nie? Że mąż i żona zamiast mówić, a ty mi nie zrobiłaś kawy, nie? Ale czekaj, teraz nie możemy, teraz gadamy po angielsku, jak parlamentarzyści i jest zakaz mówienia ty. No to by było ciekawe, jakby się teraz kłócili mąż z żoną o to, co kto kiedy zrobił. No musiałby mówić jako on. No i taka żona już nie może jak wygarnąć, bo to już jest bardzo niesatysfakcjonujące, jak nie powie, że ty mi nie zrobiłeś, całe życie mi nie zrobiłeś nigdy śniadania. Nie? Tego już nie może powiedzieć, musi powiedzieć on. Na przykład mój mąż całe życie mi nie zrobił śniadania i już nie możesz go mówić do tego męża ty, tylko musisz mówić jakby o trzeciej osobie. I teraz to nagle słuchasz siebie, myślisz, rzeczowo myślić zaczynasz o tym, że on mi nie zrobi, jakaś inna osoba. Mówię o kimś, jestem z zewnątrz i patrzę na całą sytuację z zewnątrz, mówię o trzeciej osobie, że ta osoba mi nie zrobiła śniadania i zaczynasz się zastanawiać, czy to w ogóle prawda. A jak mówisz ty, to nie mówisz po to, żeby się zastanowić nad tematem, tylko żeby w mordę dać, żeby się wyżalić, żeby coś jemu poszło to gdzieś, żeby dostał porządnego kopa, żeby go zszokować albo coś do kogoś. A tak to mówi żona. No. Nie, podobały mi się takie różne rzeczy językowe, bo wynalazki jednych ludzi można przenieść na przykład na inne języki, no, sprytnie. No, ale jak chodzi o tych panów i panie, to ja bym się naprawdę tego pozbył. Myślę sobie, że to nie jest kwestia samego języka, bo język polski zniesie to spokojnie, żeby mówić ty do siebie, już jako taka norma, że normalnie rozmawiajmy. Już są środowiska niektóre, wprowadzają te rzeczy i zobaczcie, że efekt jest fajny. Na przykład u Owsiaka, nie? Jak jest jakaś orkiestra, występuje ta świąteczna pomoc czy coś, to Jurek Owsiak, już tam Jurek, nie? Że pan Jerzy, tylko Jurek Owsiak, wymusza tą formę i zawsze do wszystkich mówi ty. Na dzień dobry. I wszyscy inni się dostosowują do tej formy. I to jest jedno z nielicznych miejsc w Polsce, kiedy przyjdziesz i tam są ludzie w każdym wieku i wszyscy mówią do siebie ty. Nie ma pań. Na wielkiej, nie wiem, czy zauważyliście, ale naprawdę tam się nie mówi pan. Tam jest zawsze ty. Nie wiem, może jak przylezie jakiś Tusk czy coś, to może ludziom głupio tak na ty, ale no, jest to spoko bardzo, ponieważ pozwala ludziom się zbliżyć do siebie. I dlatego działa ta orkiestra tyle lat. Wiem, że dużo ludzi to krytykuje sobie, ale nie o to chodzi. Mówię o tym jako o zjawisku takim społecznym, że to zjawisko, ta orkiestra i jurkowanie, że to siema i tak dalej, powoduje, że ludzie chętniej dają, chętniej robią razem, więcej się cieszą, nie boją się siebie tak bardzo i efekt jest dobry. No doskonały jest. No, nie jest? No, no, a która organizacja, gdzie się dostojnie pan i pani szanuje, potrafi zorganizować coś na taką skalę i z takim efektem motywacyjnym w ogóle, jak Jurka Owsiaka, ta orkiestra? No, kto tak zrobi z tych ludzi bardziej ponurych? Ludzie nie chcą już tej ponurości, no, nawet w Polsce, może przede wszystkim w Polsce. Przez 300 lat ponurości już wystarczy. I tego, że trzeba wyróżniać i podkreślać, że tu jest pan, a tam jest pani, a są jeszcze takie enklawy polskiej rzeczywistości jak uniwersytety, gdzie jak podasz w złej kolejności inżynier, magister i habilitowany i profesor,
to cię za drzwi wyrzucą, albo cię zbluzgają, albo nie będziesz miał życia już, bo to trzeba, te tytuły, to jest strasznie ważne. No. I to już jest naprawdę zagłębie jakieś. I widzicie, to jest niezdrowe. Jak ktoś był w takim towarzystwie akademickim, no to pewnie wie, jak bardzo niezdrowo jest tam. No. Czy nie wiem, czy wy lubicie takie klimaty. Nie są dobre klimaty. No jak się porównacie, bo to się przekłada na konkretne efekty przecież. To nie jest tylko kwestia estetyki albo gustu. Tu mówią tak, tu mówią tak i nie ma znaczenia. Ma znaczenie. To nie jest przypadek, myślę sobie, dobra, ja nie robię badań formalnych ani naukowych, ale jest, no, załóżmy, to jest moja subiektywna opinia tutaj i powiem ją tak, że ta subiektywna opinia mówi, że uniwersytety zachodnie, brytyjskie i amerykańskie, to już nie jest opinia, one są w czołówce uniwersytetów na całym świecie od dziesięcioleci, cały czas, amerykańskie i brytyjskie. I na tych uniwersytetach nie obowiązuje mówienie do siebie ty. Kadra naukowa i studenci zachowują się jak na równym szczeblu, rozmawiają ze sobą, nie wywyższają się wykładowcy, i nie robię żadnej fali studentom, studentów nie traktuję jak bydło, jest szacunek, ale jest przede wszystkim komunikacja cały czas. I myślę sobie, że to jednym z efektów tego jest to właśnie zachodnie podejście, gdzie skończyli z tymi klasami społecznymi, przynajmniej no, w jakimś tam znaczeniu, nie? Bo one się tak jakby naturalnie i tak same robią, ale no, nie podkreśla się już tego, ludzie to są ludzie i o wystarczy. Więc jest na uniwersytetach zachodnich przede wszystkim dialog. Tam się ciągle rozmawia. Nie, że jeden ma gadać, a drugi ma słuchać i mówić yes, sir, i wykonywać polecenia, bo ja dlatego jestem docentem, żebyś ty miał robić to, co ci każe. Nie, to nie jest rozwój nauki w ogóle. To jest rozwój wojska. Że polskie uczelnie bardziej przypominają wojsko zdegenerowane niż uczelnie, jak się to porówna z klimatem, jaki jest w Cambridge czy gdzieś tam, gdziekolwiek w okolicy, na zachodzie albo w Stanach, albo w Wielkiej Brytanii. A w innych krajach to nie wiem, bo nie byłem. No sobie myślę, że im właśnie wyższy poziom uniwersytetu, tym bardziej charakteryzuje się tym, że tam nie ma panów i pań, tylko są ludzie, którzy są autentycznie zainteresowani tym, co studiują i rozmawiają, uczą się jedni od drugich, wszyscy od wszystkich, razem coś próbują iść do przodu. No i efekt jest taki, że to są uniwersytety pod każdym względem, jakby nie badać, one są zawsze na topie, a tymczasem polskie uniwersytety, jakby nie badać, są na samym dnie. Naprawdę są na samym dnie. Najbardziej, najlepsze wyniki mają Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. To są najwyżej notowane zawsze polskie uniwersytety od dawna i one są chyba gdzieś w miejsce około 200 czy coś tam na liście uniwersytetów pod względem jakichś tam prac naukowych czy czego. Ale czy badajcie jak chcecie i tak zawsze będzie wynik, że to jest niestety dno. No i co? Pomaga to, że taki szanowny profesory są? To te szanowne profesory, pani i panowie, to oni prowadzą te uniwersytety w jakąś stronę i to ich wymuszanie, żeby sobie panować, jaśnie panować i dystans robić, no daje taki skutek, jaki daje, więc może by wreszcie zauważyć efekty i zmienić w ogóle ton całości uniwersyteckiego życia. No, a za tym może by poszła reszta rzeczywistości polskiej, chociaż wątpię, bo uniwersytety są tak oderwane od rzeczywistości, że chyba wszystko jedno, co tam się dzieje, to się nijak na nic nie przekłada. No ja tam, nie wiem, niech ktoś mi przyjdzie i powie, jest bluzga. Więc to o tym panach i pań i dlaczego w programie Izba Wytrzeźwień jest o tym? No właśnie nie wiem, bo nikt inny nie zadzwonił i nie zmienił tematu. Ale ja się trochę zastanawiałem, ja miałem takie proste podejście, bo jak mówię, dla mnie to jest, sprawa jest prosta, ja że jestem, naśladuję tego Jezusa w jego sposobie patrzenia na świat i ludzi, i życia i wszystkiego, no to dla mnie sprawa jest prosta. On do wszystkich mówił ty. No nie chodzi o to, że językowo, tylko że takie miał podejście. Każdy jest człowiekiem, do człowieka nie miał dystansu w ogóle. Przychodził, oni do niego przychodzili,
Z uczniami to już żył w ogóle jak w jakiejś komunie hipisowskiej czy co. Wszyscy razem jedli, spali, myli się, wszystko. Więc tu nie było dystansu. Więc skoro tak mój mistrz robi, to ja jako jego uczeń uważam, że będę tak samo. Mi się to zresztą podoba. Chociaż na początku to było dla mnie trochę szok, nie, i nowość, bo jak się człowiek wychowuje w formalnościach, to potem no, nie jest tak łatwo przejść nagle na bliskość. Nie? Jak pierwszy raz człowiek, ktoś mnie zahagował na obozie angielskiego w 1997, jak miałem 17 lat, i nigdy w życiu nikt mnie nie dawał haga, nie, takiego, a tu tak na dzień dobry od razu, taki kontakt bliski, zwariowałem w ogóle, nie wiem, zgłupiałem, nie wiedziałem, co zrobić, jak się zachować, o co tu chodzi, co tu się dzieje, no. Ale to było tak naprawdę, bardzo szybko okazało się, jak ważne to jest i jak bardzo potrzebuję tego, jak każdy człowiek. No, odbieram telefon, może ktoś coś o panach opowie. Halo, cześć. Cześć, Maxim. No, cześć. Ja mam takie pytanie, dobra, o tych paniach i właściwie to się miałem, jak dalej jesteśmy w temacie, niech właści Bóg szczęści, ale nie, ale fajnie to brzmi, po prostu daj to Anglikowi kiedyś to wymówienie, to zobaczymy, jak się będzie napinał, żeby to powiedzieć. A czemu nie? A to nie jest tak jest, że wszyscy jacyś ateiści straszni, różni są. Ale nie, chodzi mi o wymowę. Co, Grüß Gott? No, ale... Nie, po polsku mu to daj. Niech waści Bóg szczęści. Niech waści Bóg szczęści, żeby powiedział. No, aha. To chodzi, a to może mieć kłopoty. To tak. No właśnie. Dobra, ale nie o tym. Ja mam takie pytanie, bo ostatnio sobie oglądałem u Fabiana Włoszkiewicza. Dobra. Wykłady. I mam takie pytanie, bo skoro podejście setnika, nie? I kobiety kananejskiej do Jezusa, jeżeli chodzi tam o proszenie. Tak. Jezus pochwalił, że mieli dużą wiarę, nie? Tak. Setnik nawet tam nie przyszedł, tylko ostatecznie potem, jak Jezus już do niego szedł, to posłał przyjaciół. No. Znaczy Jezus nie doszedł nigdy do chorego, tak. No, no, no tak. Wiem, ale że do setnika też nie doszedł. A to nie pamiętam, czy to na pewno tak było? No, tak, i oni posłali? Nie prosili, no chyba, no. No. I nie, oni nie prosili do siebie, nie? Bo no. Matka prosiła tam do córki, a on zasługi. No i jeżeli to Jezus pochwalił, nie? Mhm. To teraz ja mam takie pytanie, to jak powiedzmy, że ja jestem chory, nie? No powiedzmy. To z tym podejściem to w sumie jakby się wypadało modlić? No nijak, no poprosić i już, nie? To bardziej, wiesz, była inna sytuacja trochę, bo Jezus przyszedł do Żydów, nie? On się kręcił cały czas wokół tych, którzy już wierzyli w Boga, a te dwie osoby przyszły z zewnątrz i one przyszły z nastawieniem, że im się nie należy, tylko przyszły prosić, wiedząc, że to będzie taka duża, duża łaskawość, jeżeli ten Jezus ich wysłucha, no. Więc on ich pochwalił, że mimo to przyszli, chociaż mnie wszystko było przeciwko nim. No bo wiesz, ona nawet nie wierzyła w Boga, ta ona była z jakiejś Syrii czy skądś tam. No ja wiem, nie? No. Bo prawdopodobnie się, no, jeżeli jej córka była opętana, no to znikąd się to też pewnie nie wzięło, nie? A że ona była kananejką, no to wiesz, jak tam to wyglądało, jeżeli chodzi o czczenie Baala i tak dalej. No różnie, no tak, no tak. Ale no nie była Żydówką, więc od Boga była trochę dalej, a może bardzo. Ale mimo to przyszła i zaryzykowała, żeby... No, poprosić tego Jezusa, uznał go za kogoś większego. No więc ona miała trudno, nie? A Rzymianin też w ogóle, on był przecież bardzo racjonalnie myślący, a nie taki zabobonny jak wielu Żydów wtedy, w tamtych czasach, że szuka jakichś znaków i nie wiadomo co. Widać było, że bardzo racjonalny, rozumiał też koncepcję hierarchii w ogóle, nie? Więc też powiedział, że wystarczy, że jak Jezus powie tylko słowo i będzie uzdrowiony, nie musi robić czarów, latać z jakimiś chusteczkami, dotykać ręką, nic nie musi. Wystarczy, że wyda rozkaz. To widać było to rzymskie myślenie, racjonalne, bardzo spoko. Jezus go pochwalił mocno za to. No. No, no to tak. Dobra. No. No, bo tak było. No tak było. No. A o panie to powiedz, bo odkrywamy. To jak już tu jesteś taki, to ten pan i pani, czy
mówisz pan i pani, lubisz tak, czy nie lubisz tak mówić? Nie za bardzo lubię tak mówić. Zależy do kogo, nie? Bo przeważnie jest tak, że ten, co chce od ciebie pan albo pani usłyszeć, to przeważnie jest chuj i ja bym do niego tak nie mówił. Tylko bym mówił od razu na ty. Okay. Ty śmieciu. Zamiast, no w sensie chodzi mi o podejście, żeby go ściągnąć. Pan jesteś śmieciem, proszę pana, tak? To ty śmieciu. No, nie, bo ty jesteś śmieciem, bym mu od razu powiedział, że się wywyższasz niepotrzebnie i dopiero potem bym zaczął do niego normalnie mówić. Okay. Ale jestem bardzo bezpośredni. No. Okej, okay, dobra. To nie, a widzisz jakieś plusy, no, że mogą być jakieś sytuacje, kiedy lepiej mieć dystans i tak formalnie, panie to, panie tamto, czy nie, nigdy? No, przy takich ludziach niezaprzyjemnych lepiej mu powiedzieć czasami szczerze na pan, jak nie, wiesz, że z nim nie będziesz mieć więcej kontaktu, mu powiedzieć na pan, mieć z nim święty spokój, tak szczerze chyba. Okej. Okay. Jak masz kontakt z człowiekiem tylko na 5 minut, a widzisz, jakiego to jest taki człowiek, no to nie wiem, czy jest sens się trudzić i starać mu przedstawiać świat do góry nogami, jeżeli nie będziesz potem miał w ogóle z nim żadnej styczności, nie? I możesz mu więcej nawet szkody wyrządzić, niż by było z tego pożytku. No, czyli w skrócie, warto gadać tylko z tymi, z którymi się mówi po imieniu, a nie formalnie, tak? W sumie to chyba tak. Znaczy w dużej mierze tak jest. No bo mimo wszystko, jak mówisz do kogoś po imieniu, nie? No. Na przykład teraz jak ja z tobą, no to w tym momencie starasz mu się to wytłumaczyć, a nie jak ja bym cię teraz mówił na pan i teraz proszę pana, bo ja bym panu chciał wytłumaczyć taką pewną sprawę, bo być może to będzie dla pana ważne. No to już, że jest za duży dystans i że ten człowiek prawdopodobnie albo ci chce coś sprzedać, albo nie do końca jest to git. No, a jak ci może, mówi po imieniu i faktycznie, no. To jest taki bardziej życiowy, że faktycznie może coś mieć takiego dla siebie, że ci to pomoże, nie? Nie, dla mnie różnica jest jeszcze praktyczna taka, że ty to mówisz teraz w 6 minut, powiedziałeś to, co ten pierwszy słuchacz mówił 26 minut, więc jak się tak trzeba uważać, co się mówi i pan to w ogóle całe nastawienie do mówienia jest takie bardzo ostrożne i uważne, to się więcej trzeba nagadać, żeby powiedzieć swoje. A jak się mówi luźno? Trzeba nagadać, trzeba zastanawiać. No, trzeba tak myśleć nad tym z ich słowami, tak je mielić. No, jak chuj pod górkę. No. To szkoda trochę. No, no. Nie, ja mam nadzieję, że on kiedyś zadzwoni i... Myślę, że waś by było git. Weź było git. Bo to było właśnie takie wyważenie między panem, a między ty. W sumie. A, tak. Jest takie coś, no. Teraz to by trzeba było mówić chyba panie majster albo panie kierowniku. Panie majster. No. Panie majster, ale się to zjebał. Coś ty zrobił. Ale widzisz i też, ale właśnie, że powiedzenie czegoś takiego, z tego co się domi... Właśnie, że to jest to pomiędzy, nie? To idealne to jest. Są takie, pan, są takie. No. Masz, no, klimaty. No bo właśnie masz niby pan, że szanujesz go, ale że jednak się z nim nie zgadzasz i jesteś w stanie to wyrazić bardzo naturalnie. No to czyli da się, no da się też. No. Da się. A ja unikam. Ja już tego nie lubię. Nie wiem, może za długo przebywałem z jakimiś spoza Polski ludźmi, czy co, już tego. Nie, ale lubię sobie posłuchać. Nie, czasem są fajne takie rozmowy, że tu pan, tu ten, ale tak trochę luźno. Na przykład jak man gada z kimś, oni taki podcast z tym materną zrobili, a oni do siebie już mówią na ty. Ale ogólnie mają takie podejście dużo bardziej jeszcze... nie wiem, czy formalne, bardziej kulturowo, takie wyższe i oni tak pan i pani dużo częściej, ale oni to mówią z tym swoim luzem, to jest fajne. Mam bardzo, bardzo dziwne to jest zjawisko, że da się tak zrobić, żeby był pan i pani, ale był luz, ale to mało kto potrafi, to są takie osoby na jakiejś wysokiej kultury, ale jednocześnie z tym podejściem właśnie ludzkim. Bardzo ciekawa kombinacja, się rzadko zdarza. Może ja tak powinienem, ale nie wiem. Lepiej jest na te, w sensie, żeby uodpornić ludzi na coś takiego, że uznieślanie sami siebie. W sensie, że nie, że ja siebie, tylko że ty mnie, a ja ciebie, nie? No bo to w sumie takie jest, no. Tak. Z tobą jest w stanie zgodzić, że jest tak, że se panujemy nawzajem, a potem tych chuju mówimy do siebie bez kozery, nie? To się w głowie nie myśli. No jest jest to dziwne trochę. Nie, ja wiem, według mnie komunikacja jest wystarczająco trudna i tak, po co ją sobie jeszcze utrudniać? Lepiej jej sobie jednak ułatwiać. No.
A jak przypadkiem ktoś się z kimś zaprzyjaźni, no to ja rozumiem, że mogą być skutki uboczne, że będzie chciał pożyczyć stówkę czy coś. No niestety są takie skutki uboczne, ale to nie jest lepsze życie, lepszy wybór, żeby się nie przyjaźnić z nikim. Że wszyscy są panami, bo boję się zaprzyjaźnić. No niby tak, no ale co to za życie? Tak jak z dziewczynami. Lepiej nie chodzić z dziewczynami, bo ci złamie serce. No dobra, z drugiej strony będziesz sam całe życie. Ja wiem, czy to lepsze? No nie wiem, chyba nie. Trzeba może bardziej żyć, proponuję. No, zależy, no tak, tak, ale też zależy, co robisz potem, nie? No bo możesz mieć sytuację jak Jezus, czyli być zarobionym mocno i nie robić na siebie. W sumie to on robił na siebie. No na swoje królestwo, dobra. Ale że jesteś do tego stopnia zarobiony za jakąś taką, powiedzmy, ideą, czy czymś, za co byś oddał życie. I nie do końca masz czas, żeby się z kimś w taki sposób podzielić, w taki intymny. No jak chłopak z dziewczyną, powiedzmy. No to dzięki za telefon. To było też bardzo dobre 10 minut. Moje zdrowie. A dziękuję bardzo, okay. Też sobie wypiję twoje, tylko że ja mam wodę niestety. No, no ja pójdę chyba sobie po cydr z rana. Tego dawno nie piłem. A fajne, taki zimny z lodówki. No ja żyję w kraju cydru i cydru w ogóle nie piję prawie, no. Aż mi głupio teraz. Trzeba to zmienić, no. Trzeba by iść poszukać czegoś z jabłka. No to dobra. Jak będziesz wracał z Anglii, to kup mi jeden. Cydru? Zrobimy machnią zamianę i ten nie zobaczymy. A mogę przywieźć, ale to chyba jedną puszkę, bo ja będę motorem jechał z Anglii do Polski w sierpniu. Tak. Nie, fajnie by było przywieźć jedną puszkę, ale więcej nie mogę, bo nie mam gdzie. No, się widzimy, dokładnie. No, to... Wasze zdrowie. Tak, wasze zdrowie. Wasze zdrowie. No, to dzięki za telefon. Na razie, na razie. No, to był Igor. Widzimy się dlatego, ponieważ dla tych, co nie wiedzą albo zapominają, robimy obóz językowy w sierpniu. Ja i inni ludzie i będziemy na całym tym obozie gadać po angielsku. Także trochę mi jest głupio, bo ci, co przyjadą, nie usłyszą nic po polsku ode mnie przez cały tydzień i pewnie będzie to dziwne, że ja tylko po angielsku mówię. Ale na tym polega obóz. To też jest po to, żeby się nauczyć, przestać bać, nie? Problem też z mówieniem, ja tak ciągle grawituję o gadaniu o języku, o tych językach dzisiaj też, audycja jakaś ciągle o języku. No, ważna sprawa jednak. No, też trochę o Bogu też jest, bo Jezus jest nazwany gdzieś tam, znaczy wiem gdzie konkretnie, gdzie w Ewangelii Jana zaczyna się od tego, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I to Słowo to jest takie określenie, no nie wiem jak to nazwać, poetyckie? Nie wiem, bo to nie jest przenośnia, tylko jakaś, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest określenie na Jezusa, na Mesjasza. Był Bóg i było Słowo jako część Boga, też Bóg, coś, co było u Boga. No właśnie tak to jest opisane, to sobie możecie czytać i rozkminiać elegancko. Ale słowa dla Boga były zawsze ważne. W ogóle w kulturze żydowskiej koncepcja słów jest pierońsko ważna, jest bardzo, bardzo ważna, aż za ważna. Za ważna dlatego, że oni, jest wiele grup, było w historii wiele grup żydowskich, które przeszły z tymi słowami aż do magii. W ogóle magiczne traktowanie Biblii jest niestety popularne też w judaizmie, bo traktuje się w ogóle zapis Biblii jako ciąg znaków, nie? Że to w oryginale to było litera, 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 litera i były słowa, z tych liter się poukładały, gdzie tam same spółgłoski są w zapisie. No i to jakoś tak można teraz sobie podzielić na kwadraciki, przerobić, traktować litery jako liczby i zaczynamy liczyć jakieś czarodziejskie sumy słów i różne takie cudawianki. No, z tego zrobiła się cała dziedzina wiedzy, która się nazywa kabała. Kabała to jest forma magii, która bazuje na Biblii, czyli już taka perwersja do kwadratu po prostu. No, ale koncepcja słów, nawet jak nie jest jakaś tam magiczna, to jest super ważna w Biblii i dla Boga też. Bóg stworzył świat według Biblii słowem. Jezus uzdrawiał według Biblii słowem. Człowiek do nieba wchodzi według Biblii na podstawie swoich słów.
Tak jak mówi apostoł, gdzieś tam pisał w Biblii, na podstawie swoich słów będziesz potępiony, albo na podstawie swoich słów będziesz zbawiony, uratowany. Słowa są bardzo, bardzo super, bardzo ważne. Więc dlatego tak czasem na tych słowach też grawituję, bo to gdzieś wynika z Biblii, z biblijnego takiego sposobu myślenia i z biblijnego sposobu widzenia Boga, że Bóg jest słowem, więc nie wiem, informacją, jak już możemy dzisiaj to powiedzieć, nowocześniej brzmi informacja zamiast słowa, ale na jedno wychodzi w sumie. A, no dobra, a co o tych słowach? A, że no obóz właśnie w sierpniu, No Fear Camp, ja co jakiś czas przypomnę, dlatego to mówię, nawet jak ktoś będzie słuchał pewnie za rok czy coś, to pewnie to będzie co roku, jak to się uda za pierwszym razem. Więc jest ważne, bo jak jest za pierwszym razem coś, to będzie widać, czy to jest tak fajne, że będzie sobie i za drugim razem, i za 20, czy zniknie po pierwszym razie. No, zobaczymy. Na przykład Odwyk jako audycja, no też miałem jakieś 10 pierwszych odcinków podcastu i zamykam albo nie. No i dzisiaj już ich jest 600 ileś tych odcinków podcastu, o Bogu, bo się okazało, że przydaje się. A na czacie Marcin mówi i Igor, że proszę audycję co 2 tygodnie. Panowie, ja nie dam rady, albo i panie, nie, panowie pewnie. Nie dam rady z powodu tego, że nie mam siły. A to, nie wiem, pracę mam męczącą. Wiecie co, nie dam rady po prostu. Mam taki plan, że zarobię. Jak już zbieram sporo, to będę, przestanę pracować i znowu będę robił audycje, mogą być co tydzień wtedy nawet. I będę pisał i filmiczki robił i opowiadania, piosenki i wszystko. Bo teraz po prostu nie mam siły na to, nie mam jak. Jak skończę pracę, to mam mózg już taki ostro wyeksploatowany i spać mi się chce i ciężko to jest zrobić. No, jakbym miał siłę, to nie mam czasu, bo z tego samego powodu. Więc no sorry, ale się programistom nie płaci za luźną pracę. Znaczy, może zmienię pracę i będę dostawcą Ubera czy co. W sumie nie dużo mniej się zarabia. A mózg mam świeżutki, bo nie trzeba dużo myśleć jako dostawca, aż tak jak programista, nie? Więc wymęczę się fizycznie, wrócę do domu i będę elegancko piosenkę pisał, bo do tego nie muszę dużo ruszać ręką i nogą. Zobaczymy. A na razie nie, na razie no jest jak jest. Nie będzie jeszcze co 2 tygodnie. Nie da rady, ale fajnie by było, nie? Więc jest tylko co miesiąc na razie. Zobaczymy. Na razie to robimy eksperymentalnie spotkania kontestacyjne, więc jest audycja na żywo w poniedziałek. Albo może się coś tutaj wymyślę na zmianę jakoś, albo co. Dobra, później się zastanowię, ale na dzisiaj kończę, bo o tych słowach miało być. A i co obóz? No tak, obóz angielskiego. Angielski jest pierońsko ważny i jak masz kogoś w okolicy wieku taki, że już nie dziecko, a jeszcze tak nie całkiem dorosły, czyli inaczej mówiąc, jeszcze nie zezgredział, a już nie jest głupi, jak dziecko, nie w ogóle, tylko już kontaktuje, ale jeszcze nie jest zgredem. To jest ten ideał, do którego, w którym człowiek jest najbardziej super fajny. To na obóz przyjedź. No, jak cię stać? Pewnie cię stać, bo obóz będzie 7 dni, a nie 10, w związku z tym jest dużo tańszy teraz i za to bardziej intensywny, więc w sumie same plusy. I też zaprosimy dzieci, których nie jest, znaczy dzieci, to już nie są dzieci, no ale osoby, kempersów, których nie stać, parę osób i dlatego potrzebujemy też sponsorów. No a nie stać ich z powodów zupełnie obiektywnych, bo po prostu są w takiej sytuacji życiowej, że nie stać ich na obóz. Ja jestem wielkim przeciwnikiem dawania ludziom za darmo. Jedyna rzecz za darmo to jest Bóg, co daje za darmo, ale nawet w tym przypadku to jest tylko w jakimś sensie za darmo, a w innym sensie to jest wymagająca sprawa, chodzenie za Bogiem. Ale nie, Bóg jest dostępny za darmo w takim sensie, jak też i słońce jest za darmo, powietrze jest za darmo, kupę rzeczy nam dał za darmo. To, że masz kubki smakowe za darmo, a co kupiłeś se? Nie. Piwo trzeba zapłacić, ale kubki smakowe funkcjonują same z siebie, jeśli się urodziłeś i masz za darmo. No, Bóg jest za darmo, ale na tym świecie z ograniczonymi możliwościami dla ludzi nas, no, wszystko kosztuje, a ponieważ kosztuje, to nie jest za darmo z definicji. Wszystko, co kosztuje, musi być zapłacone. Dlatego jak ktoś chce na obóz, to coś zapłacić musi.
Więc fajnie by było też, żeby mogli pojechać ludzie, którzy jeszcze nie mogą zapłacić, ale samo już bycie na obozie zmieni życie im na tyle, że w przyszłości pewnie będą mogli spokojnie za taki obóz zapłacić. Może kiedyś oni będą sponsorować następnych i różne takie rzeczy. To by było fajne. Jak im się pyta, cześć, a z Gred 40 plus może jechać na obóz? No z Gred nie. Ja mam powyżej 40 lat, ale nie jestem z Gred, więc ja mogę. No ale ja jestem szefem obozu i tak dalej, to nie wiem. A uczestnik? Nie wiem, wiesz co, w drodze wyjątku to każdy może jechać w sumie, no. Byleby, mówię, był w tej kategorii, że lubi być z młodymi ludźmi, sam jest młody i nie ma tu problemów z tym, nie? A z drugiej strony nie jest za młody, więc w sumie to o to chodzi, ale raczej to jest dla ludzi, co są młodsi po prostu, żeby dziwnie nie było, no. Ale mówię, że są różni ludzie, co, wiesz, tam tryskają życiem. Ja spotkałem czasem w pociągu, pamiętam jakąś taką babkę, co jeździła na jakieś kajaki, spływy, rowerem, wszystkim. I ona gada do mnie, jakby była młodsza niż ja, nie? Czy nie wiem, jakby miała taka... Tak się czuję od niej, że babka jakby miała wiecznie 20 lat. A patrzysz się na nią fizycznie i widzisz, no taka technicznie babcia, ale... ze sposobu mówienia, podejścia, jak się śmieje do ciebie, jak się w ogóle jest blisko, nie ma takiego dystansu, żadna szanowna pani, to ty czujesz, że ona ma 20 lat, no, że ona by mogła jechać na obóz, nikt by nawet nie widział, że ona jest starsza, bo nie jest. Bardzo ciekawie, że tak czasem są tacy ludzie i wiesz, wtedy tak. Ale myślę sobie, że dla starszych to zrobimy kiedy indziej, może inny obóz, bo się dziwnie dużo ludzi zgłasza, że taki już jestem dorosły, ale też bym sobie pojechał na obóz. Może dobry pomysł, nie robi się obozów w sumie językowych dla takich starszych. No, bo też tak w sumie nie wiadomo, co z nimi robić, nie? Że tam bieganie dookoła czegoś tam albo rzucanie w siebie bombami z wodą, to jakoś tak w Polsce, jak ktoś jest starszy, to tak głupio mu zaproponować. Ja bym mu zaproponował, macie tutaj teraz farbki, będziecie w siebie rzucać, nie? I o, proszę bardzo. A wiek w ogóle nie ważne, że 70 lat, od 30 w górę, o, najlepiej, do 30, do 115 i jedziemy, to by było spoko, ale wiecie co, to kiedy indziej, bo no sorry, to się organizuje strasznie długo, taki obóz, nawet jak są dorośli, to i tak to jest cała kupa jakichś dziwnych formalności, ale przede wszystkim to trzeba zrobić organizacyjnie. Na tym naszym obozie są ludzie z całej Europy i my musimy zrobić, żeby oni poprzyjeżdżali. Werka i Karol przyjeżdżają z Kambodży w ogóle na ten obóz. Z Kambodży, czujesz? No. Ja przyjeżdżam z Anglii, Ada przyjedzie z Rumunii, czy gdzie ona tam w ogóle teraz się szwenda po świecie, no. I my wszyscy gadamy codziennie po angielsku na tym swoich kawałkach świata, więc przyjeżdżamy jako tacy native speakers praktyczni, nie, że się urodziliśmy gdzieś, tylko że przyjechaliśmy gdzieś, ale teraz to już angielski jest nasz język. No i że to jest angielski międzynarodowy, to jest ciekawie, a nie taki, że zgodny z wytycznymi Centrum Zarządzania Językiem Angielskim pod kierownictwem Królowej Brytyjskiej, że wszyscy tak samo mówią. Tak naprawdę nikt nie mówi po angielsku tak, jak się uczy w szkole. Nikt, serio, zero, nikt, nigdzie, nigdy. Może w telewizji, ale w życiu normalnym nie spotkasz ludzi, co ci mówią po angielsku tak, jak się uczy w szkole, że to poprawne. Tak się po prostu nie mówi, nie? Normalnie na co dzień. Tak to się mówi na salonach jakichś, albo na uniwersytetach może, czy gdzieś, ale i tak nawet tam są różne akcenty i pochodzenie jest z ludzi różne i z każdego kraju jest trochę inny, nie tylko akcent, ale w ogóle cały sposób mówienia, podejście do różnych rzeczy. To jest super fajne, fascynujące. No. Czy z Kambodży przyjadą żółci? Pyta Igor. Tego nie wiem. Mogą zżółknąć, nie wiadomo. Tam takie różne rzeczy zdrowotne to takie są na trochęniższym poziomie niż w Europie, więc może przywiozą żółtaczkę i będą żółci. No, to coś takiego. No, jakim co ty mówisz? Ja się nie nadaję. Jak zapłacę tam z 1500 zeta na przykład, no to zapłać i kto inny pojedzie młodszy dzięki twoim pieniądzom, więc możesz rzucić na odwyk z dopiskiem, niech ktoś inny za mnie pojedzie, bo ja jestem za stary. No dobra, ale chcesz przyjechać i co, łazić i obserwować? No nie, tego nie widzę po prostu, bo to nie chodzi, żeby łazić i obserwować. Obóz i mówienie po angielsku polega na aktywności, więc
My to tak robimy, żeby każdy, kto przyjedzie na obóz, musiał, znaczy musiał, to nie jest przymus, nikt nic nie będzie musiał na tym obozie, ale żeby chciał, brał udział we wszystkim, co się dzieje, jak najwięcej, jak najczęściej, jak najaktywniej. Więc to nie ma jak zrobić, że ktoś przyjedzie i będzie łaził po kątach. Nikt nie będzie łaził po kątach. Zawsze będziesz coś robił i zawsze będziesz z kimś gadał i cały czas po angielsku przy okazji. I to jest fajne, nie? No. Jak ktoś był na odwykampie, to już trochę czuje, jaki jest klimat i o co tutaj chodzi. No, a obóz jest bardziej zorganizowany i konkretnie na temat. Więc rzucajcie informacje, komu popadnie na prawo i lewo. Jest jeszcze trochę miejsc. Ale co ciekawe, połowy już nie ma, właśnie z tego powodu, że znaleźliśmy ludzi, których nie całkiem, częściowo tylko stać na obóz, ale chcemy ich dosponsorować, więc teraz szukamy sponsorów i uczestników jednocześnie. No. Jak ktoś chce więcej szczegółów, to niech zapyta Dominikę albo mnie, albo niech po prostu wejdzie na stronę nofear.camp. Powinien powiedzieć dot, niech będzie nofear.camp i tam jest czat i można na tym czacie pisać i zapytać się o wszystko albo zadzwonić, tam jest też numer telefonu i tak samo jak do tej audycji działa, więc dzwonisz, a tam ci ktoś odbiera. Także zorganizowaliśmy to wszystko spokojnie i jak chcesz zostać sponsorem, to zapytaj, o co chodzi, kogo my tam chcemy zasponsorować, a jak chcesz się zgłosić, to też no i jeszcze raz mówię nofear.camp. Także fajna strona, łatwo zapamiętać. Nie ma .com, jest .camp. No. Dobra, koniec tej audycji, a jeszcze ogłoszenie duszpaszterskie. Na koniec, duszpaszterskie. Jest takie, że przybyła do mnie Ola i Ola mówi tak, że kiedyś dawała na odwyk co łaskę, ale potem już nie miała kasiory, czy nie chciała się, czy co tam, nie pamiętam, nieważne. Ale chciałaby wiedzieć, co się działo przez rok, odkąd nie dawała. Czyli od września 2023 roku, bo już od tej pory nie patronuje, a ją ciekawi, co się działo na odwyku. I ja co miesiąc patronom odwyku wysyłam zawsze newsletterki. I tam są informacje, albo moje czasem przemyślenia, różne takie, no nawet fajne. I nie bardzo muli skrzynkę, bo jest raz na miesiąc. Problem na tym polega, że ona by chciała teraz od września kolekcję tego, co ja wysyłałem, ale ja tego nie mam, bo ja piszę nowy newsik, co tam się dzieje, co tam u mnie, co na odwyku, co na obozie i wysyłam patronom albo tym, co dają co łaska na stronie odwyk.com. Tylko, że ja tego nie mam i to znika, bo jak ja piszę nowy tekst, to ja piszę, nadpisuję stary gdzieś tam formularz, potem się wysyła do wszystkich, do kogo się ma wysłać i koniec, znika. A do mnie nie wysyła się, bo ja przecież nie wysyłam sam do siebie tego, co piszę. No i dlatego nie mam tych maili. Ola, sorry, nie mogę ci dać tych maili. Znaczy jak w ogóle pierwszy przypadek, że ktoś mówi, że ja bym chciał maile z newslettery z tego roku, to chyba w ogóle pierwszy w Polsce przypadek by był. I w Anglii, że ktoś się zgłasza do kogoś po newslettery sprzed roku w ogóle, bo tak lubi czytać newslettery. No, nie wiem. Ale dobra, nie, no jak Ola chce, to teraz jest dla was zadanie. Czy ktoś z was może sponsorował przez rok odwyk i ma te wszystkie maile gdzieś schowane i kolekcje newsletterki od września 2023? Jak masz, to weźże, zrób z tego kolekcję, nie wiem, zbierz to w jeden mail albo jakiegoś zipa albo coś i przyślij do mnie, ja doślę do Oli. Ola będzie bardzo wdzięczna za to podobno, tak mówi. Mówi, że z góry dzięki za te maile. Lecę do obowiązków, a jakby co to będę pisać i się cieszy i śmieje, bo Ola jest ogólnie miła, ja ją spotkałem w 2019 roku w Rzeszowie, się widzieliśmy. W ogóle ja lubię się spotykać z ludźmi, także jak ktoś by chciał coś wpaść, gadać czy cokolwiek, to ja będę w sierpniu w Polsce, motorkiem przyjadę, założę pewnie na niego moją rejestrację, którą dostałem w prezencie od nie wiem, kamperów z Odwyk Campu i od słuchaczy Odwyku, także taki, niektórzy dostają jakieś statuetki z YouTube czy coś, a ja dostałem rejestrację w prezencie z napisem BIOHUJ. No i ona teraz jest na moim samochodziku,
Ale ja ją wyciągnę z samochodziku, wsadzę na motorek, żeby z nią po Polsce jeździć, ponieważ strasznie mnie cieszy, że na mojej rejestracji jest HUJ, takie wielkie bio. Bio HUJ. A jeszcze sobie myślałem, żeby sprzedać bio i kupić WIO, bo też jest. Także kurde, WIO by było jeszcze lepsze. WIO HUJ, nie? I samo H, to co prawda, ale no co, niech sobie jest trzy litery. Każdy umie przeczytać przecież. No więc jak sobie tak jeżdżę po Polsce, to ludziom zawsze jest weselej od tego, jak popatrzą na rejestrację. Jak już byłem z tym samochodzikiem, to to się tak podchodzili i się rozweselam Polskę. No ja lubię rozweselić Polskę. Dobrze. Więc jeszcze raz powiem, jak ktoś ma te maile, to z kompendium poproszę na martin@odwyk.com na przykład, albo którykolwiek z moich maili, to możecie znaleźć wszędzie to. I ja przyślę do Oli, Ola będzie wdzięczna i będzie spoko. A jak ktoś chce mnie spotkać, to szykujcie się na sierpień, ja będę jechał wzdłuż Polski, przez Świnoujście do Gdańska, a potem z Gdańska na południe do Krakowa, a potem z Krakowa na trochę wschód, a potem jeszcze stamtąd gdzieś na Mazury, a potem z powrotem do Anglii. Jak ten mały motorek to wytrzyma, to nie wiem, ale pewnie wytrzyma, bo to nie był pierwszy raz, jak takie jazdy robię. No i to będzie sierpień. A na razie jest 5 czerwca, więc jeszcze 2 miesiące już niedługo. No i do następnego odcinka w każdym razie. Nie zapominajcie o obozie, cały czas rzeźbimy tutaj, dobrze będzie. Jeszcze raz nofear.camp i do następnego. Pa! Życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem, skończyłem.